MRKS TV. Oficjalna telewizja klubowa. Marcelli Genza, MRKS TV. Dzisiaj ze mną Konrad Bukowczan. Można powiedzieć, że MVP spotkania z Orłem Łękawica. Konrad, jak ocenisz samego siebie z perspektywy boiska? Bo strzeliłeś gola i zaliczyłeś asystę dzisiaj. Tak jak powiedziałeś, z perspektywy boiska chciałbym ocenić przede wszystkim zespół bardzo pozytywnie. Zdobyłem pierwszą bramkę ze stałego fragmentu gry, tak jak mówię. Chciałbym docenić przede wszystkim Filipa Gajdę, który idealnie dograł piłkę. Myślę, że to nie jest przypadek, bo trenujemy stałe fragmenty gry na treningach i przełożyło to się po prostu na mecz. Druga bramka została zdobyta, tą wywalczoną piłka z boku boiska. Wrzutka w pole karne, wpadła. Wygrywamy mecz. Tak jak mówię, chciałem podkreślić, że bardzo dobrze wyglądaliśmy jako zespół. Widać było, że jeden za drugiego idzie w ogień, a na takim boisku jak na Orle Łękawica naprawdę się ciężko gra. Przede wszystkim trzeba walczyć i pokazać charakter, który jako zespół pokazaliśmy. Wspomniałeś już, Konrad, o drużynie. Proszę, powiedz nam, co zmieniło się względem ostatniego meczu wyjazdowego w Puńcowie, w którym przegraliśmy 2-1, no a dzisiaj mamy zwycięstwo. Chciałbym podkreślić, że ta liga jest bardzo wymagająca. Przede wszystkim nie wystarczą tylko walory piłkarskie, tylko trzeba dołożyć do tego walkę. Myślę, że my z każdym tygodniem będziemy tej walki dokładać coraz więcej, ponieważ mamy cel, utrzymanie. Przede wszystkim chcemy się utrzymać, a następnie wciąć się coraz wyżej w tabeli i coraz lepiej nam to idzie. Mam nadzieję, z tego co widzę z boiska czy z perspektywy treningu, coraz lepiej funkcjonujemy jako zespół, docieramy się, można powiedzieć, i ten mecz był tylko tego potwierdzeniem i myślę, że z kolei, że cały czas będzie coraz lepiej. Okej. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.